Poniedziałek, 18 lipca w Istebnej odbyła się konferencja kończąca projekt polsko-czeski Konie w Beskidach. Konferencji towarzyszyła wystawa zdjęć z zawodów furmanów w gminie Istebna i wyścigów furmanów w Łomnej Dolnej. Prelegenci przedstawili nam m.in. tradycje używania czy korzystania z siły koni w naszych trudnych górskich warunkach, chociażby do zrywki drewna, ale również przy pracach polowych. Podsumowanie projektu Konie w Beskidach, myślę, że bardzo udanego projektu. Podczas realizacji mieliśmy troszkę problemów związanych m.in. z pandemią COVID. Jest to projekt organizowany wspólnie z naszym partnerem ze strony czeskiej, z gminą Łomna Dolna, dlatego w pewnych momentach mieliśmy obawy, czy ten projekt uda się zakończyć. Dzisiejsza konferencja pokazuje, że nasze obawy były nieuzasadnione. Udało się zakończyć i myślę, że zakończyć bardzo dobrze. Sam projekt był bardzo ciekawym projektem i bardzo ciekawą inicjatywą zarówno pod względem merytorycznym, jak i pod względem promocyjnym. Produkt bardzo ciekawy dla turystów, którzy bardzo chętnie brali udział w eventach, które w ramach tego zadania były organizowane, jak choćby zawody furmanów tutaj po stronie polskiej w Istebnej, jak również zawody, które odbywały się u naszego partnera. Jak się okazuje, konie ciągle odgrywają ważną rolę w gospodarce rolnej i leśnej na terenie gminy Istebna oraz po stronie partnera czeskiego. A różnego rodzaju wydarzenia organizowane z ich udziałem, jak na przykład zawody furmanów, przyciągają turystów jak magnes. Jest to tradycja. Myślę, że tradycja, którą należy kontynuować, jest to pewne oddanie, nie wiem, szacunku można powiedzieć, zarówno furmanom, którzy pracują w trudnych górskich warunkach, ale chyba przede wszystkim tym koniom z Beskidów, jeśli można tak powiedzieć, które naprawdę są zwierzęciami pełnymi siły, mocy, i które trzeba po prostu szanować. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego x.pl Marta Szymik.